Cześć, jestem Jurek z ośrodka szkolenia kierowców Euforia. Hitem tego sezonu jest szkolenie na kategorię A2. Chciałem zaznaczyć, że przepisy się odnośnie tej kwestii unormowały. Nadmieniam, że przy tej kategorii jest największa rzesza kursantów, gdyż minimalny wiek jest to 18 lat. Obejmuje to motocykl o pojemności powyżej 400 cm i 30, ograniczenie na mocy do 35 kW. Zademonstrowany model, na którym prowadzimy szkolenie kategorii A2 w naszej szkole, jest to Honda NC700 o pojemności 700 cm i mocy 35 kW, czyli około 50 koni mechanicznych. Przedstawię Wam dzisiaj obsługę tego motocykla, to co powinniśmy wiedzieć z tych najważniejszych rzeczy podczas egzaminu państwowego. Przed rozpoczęciem jazdy motocyklem, każdym, tym w szczególności, musimy sprawdzić układ napędowy, czyli ugięcie łańcucha. Ugięcie łańcucha powinno zawierać się do 30 mm. Mówi o tym instrukcja w tym motocyklu. Mówi o tym instrukcja obsługi, bądź tak jak tu mamy, proszę bardzo, jest uwidocznione na osłonie łańcucha, że do 30 mm jest ugięcie łańcucha maksymalne. Łańcuch musi być czysty, nasmarowany i sprawny. To są trzy parametry, które muszą być spełnione, aby można było rozpocząć jazdę motocyklem. Po sprawdzeniu układu napędowego przejdziemy do sprawdzenia i zademonstrowania Wam świateł. Ten motocykl różni się od Yamahy XJ6 tym, że wszystkie światła są demonstrowane bez konieczności uruchamiania motocykla. Przekręcamy zapłon. Jeżeli wylosujemy światło pozycyjne, to musimy je umieć rozróżnić, bo w chwili obecnej zapaliło nam się światło mijania i zapaliło nam się światło pozycyjne. Jeżeli dostajemy światło pozycyjne, to pamiętajmy, że żarówka odpowiedzialna za światło pozycyjne znajduje się w górnej części lampy. Jeżeli od dołu popatrzymy do góry, to jest tam żarówka światła pozycyjnego i przy świetle pozycyjnym wskazać ją należy. Z przodu, bo określa pozycję motocykla, z przodu jest barwy białej, z tyłu barwy czerwonej, światło pozycyjne, oraz musimy też dodać, że światło pozycyjne jest odpowiedzialne za podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jeżeli pod tablicą rejestracyjną popatrzymy sobie do góry, to z tyłu mamy białe światełko, które oświetla nam tablicę rejestracyjną. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o światła pozycyjne. Gdybyśmy wylosowali światła mijania, idziemy z powrotem do przodu motocykla i pokazujemy, że światło mijania jest to tylko i wyłącznie ta żarówka z przodu. Najczęstszym błędem kursantów jest to, że idą i chcą zademonstrować światło pozycyjne z tyłu. Nie ma takiej możliwości. Z tyłu się będzie. Mijania. Tak, czyli chcą pokazać, że mijanie jest z przodu i z tyłu. Absolutnie. Pamiętajmy, że światło mijania jest tylko z przodu. Z przodu mamy możliwość zmiany tych świateł. Pozycyjne, mijania oraz światełko drogowe. Z tyłu zaznaczyć należy, że cały czas jest światło pozycyjne. Więc jeżeli wylosujemy światło czy mijania, tak jak w tej chwili zademonstruję, to jest ta duża żarówka, czy światełko drogowe, to pamiętajmy, pokazujemy tylko z przodu. Z tyłu może być światło pozycyjne, ewentualnie. Teraz zademonstrujemy światło hamowania stop, czyli podchodzimy z prawej strony motocykla, nie musimy na nim siadać. Nogą uruchamiamy hamulec nożny i pokazujemy, że w tej chwili świeci się światło stopu uruchamiane z hamulca
nożnego. Zademonstrujemy światło stop, ciśniemy prawą nogą hamulec nożny, zapala się światło zespolone stop, uruchamione z hamulca nożnego, jest to dopiero połowa odpowiedzi, bo też należy zaznaczyć, że światło stop uruchamiane jest dźwignią z prawej strony i też zapalane jest światło hamowania stop, czyli jest i hamulec nożny raz, proszę bardzo, puszczamy hamulec nożny i hamulec ręczny też jest odpowiedzialny za zapalenie światło, za zapalenie światła hamowania stop. Ze świateł możemy wylosować na zapłonie, proszę bardzo, światła awaryjne. Pokazujemy dwa z przodu. Dwa z przodu, światło awaryjne z przodu, prawe z naszej strony, lewe, idziemy do tyłu motocykla, światło awaryjne z prawej strony z tyłu, światło awaryjne z lewej strony z tyłu. Wyłączamy światło awaryjne, zademonstrujemy w tej chwili kierunkowskazy, kierunkowskaz prawy, mamy odpowiedzialną za to kontroleczkę, proszę bardzo. Z przodu motocykla sygnalizowany jest barwy pomarańczowej. Z prawej strony, z tyłu motocykla także z prawej strony. Kierunkowskaz w tej chwili zademonstrujemy. Lewy, lewy z tyłu. Lewa strona, kontrolka odpowiedzialna za kierunkowskaz lewy oraz z przodu kierunkowskaz lewy. Wyłączamy kierunkowskaz, ze świateł zostaje nam jeszcze tylko sygnał dźwiękowy, który jest na egzaminie dołączony do świateł, uruchamiany jest z lewej strony poprzez wciśnięcie dźwigni. Po omówieniu świateł możemy wylosować jeden z płynów.